Polska jest dzisiaj inna, lepsza niż była prawie już 8 lat temu. Inne są też potrzeby, inne są ambicje. Powstały też nowe problemy, w tym te najtrudniejsze, jak kryzys ekonomiczny, który przejawia się z punktu widzenia obywateli przede wszystkim w inflacji, no i jak wojna. To największe z wyzwań. I na te wszystkie wyzwania właśnie musimy odpowiedzieć. Ale po solidnej, niekrótkiej, chociaż oczywiście też nie nadmiernie długiej rozmowie. To będzie tysiące spotkań, bo ci, którzy tutaj stoją z panem premierem na czele, to tylko stosunkowo niewielka część naszej drużyny. Ta drużyna to będą w gruncie rzeczy wszyscy nasi parlamentarzyści. Tych rozmów będzie tysiące. Rozpoczynamy tą drogę i później nastąpi ten moment pracy. Pewnie w tym porządku, który zwykle miał miejsce, ale nie będę go tutaj bliżej opisywał. No i wreszcie będziemy przedstawiać nasze wnioski, ale wnioski, które będą się wywodziły z oceny potrzeb, z tego wszystkiego, co usłyszeliśmy i co dominowało, co pokazywało te główne trendy w społecznym myśleniu i główne elementy odnoszące się do tego, co musi być jeszcze w Polsce załatwione. Żeby Polska była silniejsza, żeby była bezpieczna i żeby Polska była krajem, który realizuje to, co wielu ludziom w Europie wydawało się niemożliwe.